Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie systemowe zarządzanie kapitałem ludzkim w dużych przedsiębiorstwach, ale nie tylko. Będziemy też starali się odpowiedzieć na pytania, jak badać, jak mierzyć organizację jako taką, ale także procesy zachodzące w tych organizacjach, żeby efektywnie zarządzać dużymi grupami pracowniczymi, zarządzać kapitałem ludzkim przedsiębiorstw. To, co jest dla mnie na początek istotne, to spojrzenie z takiej perspektywy trochę z lotu ptaka, jak to się mówi, na pojęcie w ogóle zarządzania, systemowego zarządzania kapitałem ludzkim. Co to dla Was oznacza z perspektywy Waszych organizacji? Maju, jak definiujecie to w Waszej firmie? My definiujemy to w taki bardzo prosty sposób, że system to jest to wszystko, z czym mamy do czynienia w pracy, czyli to jest klient, to są nasi ludzie, to jest nasza infrastruktura i to są nasze cele biznesowe. I jak rozmawiamy o zarządzaniu zasobami ludzkimi, o kapitale ludzkim, to do tego systemu się odnosimy wprost, bo bez żadnego z elementów, które wymieniłam, o zarządzaniu zasobami ludzkimi mówić nie można. Andrzeju, a jak to wygląda w Grupie Żywiec? Myślę, że te elementy są podobne z punktu widzenia, że działamy w organizacjach biznesowych. Więc z jednej strony jest to świat zewnętrzny, klient, konsument, a z drugiej strony to, jaką chcemy mieć strategię biznesową, aby na tym rynku zewnętrznym zaspokajać potrzeby naszych klientów i konsumentów, no i prowadzić, rozwijać biznes w taki sposób, aby on spełniał nasze oczekiwania. I to jest ten aspekt biznesowy. Z drugiej strony, żeby realizować strategię, egzekwować, to trzeba mieć doskonałych ludzi. Tak? I myślę, że żyjemy w czasach, że faktycznie ludzie wnoszą coraz większą wartość do organizacji i produkty są coraz bardziej powtarzalne, to ludzie budują tą przewagę konkurencyjną. I to, co teraz musimy zrobić, to zastanowić się, czy mamy dobrych ludzi na dobrych stanowiskach, czy mamy dobre kompetencje, jakich kompetencji potrzebujemy na przyszłość i czy budujemy takie systemy, które pozwalają nam wyrekrutować najlepszych ludzi, rozwijać, utrzymać w organizacji, budować ich zaangażowanie. I wtedy dzięki temu połączeniu tego aspektu ludzkiego z biznesem jesteśmy w stanie budować organizację, która długofalowo odnosi sukces.